zdrowym to nie to samo, co nie być chorym. Być zdrowym to czuć się jak dziecko, tryskać energią, być szczęśliwym, czuć całe swoje ciało, być elastycznym, otwartym, z czystym umysłem. A ty, czy jesteś zdrowy? Jeżeli o czymś myślisz szczerze, to wierzysz, że jest to prawdą. Przekonania to po prostu myśli z dołączonymi silnymi uczuciami, tak jak łatwo się przeziębiam, mam delikatny żołądek, trudno mi schudnąć, jestem na to uczulony, albo kawa pomaga mi nie zasnąć. Wszystko to są przekonania, nie fakty. Przekonania to stan, w którym podjąłeś decyzję, wydałeś werdykt, zabiłeś drzwi deskami, wyrzuciłeś klucz i nie ma już miejsca na negocjacje. Jeżeli o czymś myślisz, że jest prawdziwe i czujesz, że jest prawdziwe, to właśnie takie jest dla Ciebie, bez względu na to, czy Twoje przekonania pomagają Ci, czy szkodzą. Jeżeli okazujesz jakieś przekonania, prawo przyciągania orzeka, że musisz otrzymać je z powrotem. Ludzie często żywią więcej lękliwych przekonań na temat chorób niż dobrych przekonań na temat zdrowia. Nie powinno nas to dziwić, jeśli zastanowimy się, ile uwagi we współczesnym świecie poświęca się chorobom. Doniesienia na ich temat stale nam towarzyszą, a mimo ogromnych postępów medycyny, chorób przybywa. Dzieje się tak dlatego, że ludzie coraz bardziej się ich boją. Czy żywisz więcej pozytywnych uczuć w związku ze zdrowiem niż negatywnych w związku z chorobami? Czy silniej wierzysz w dobre zdrowie przez całe życie niż w nieuniknioność choroby? Jeżeli wierzysz, że choroby są nieuniknione i z wiekiem stan Twojego ciała będzie się pogarszał, prawo przyciągania przyniesie Ci efekty tych przekonań w postaci okoliczności zewnętrznych oraz pogarszającego się stanu Twojego ciała i zdrowia. Jeżeli oddajesz coś swojemu ciału za pośrednictwem wiary i silnych przekonań, to samo otrzymasz z powrotem. Każde Twoje uczucie przenika wszystkie organy i komórki Twojego ciała. Kiedy emanujesz dobrymi uczuciami, dajesz z siebie miłość i otrzymujesz w zamian zdrowie z pełną mocą i niewiarygodną intensywnością. Kiedy żywisz złe uczucia, Twoje nerwy i komórki kurczą się z napięcia, zmienia się przebieg kluczowych procesów chemicznych, zwężają się naczynia krwionośne, oddech staje się płytki. To wszystko osłabia zdrowie Twoich organów i całego ciała. Choroba jest po prostu wynikiem przedłużającego się napięcia całego ciała, wywołanego negatywnymi uczuciami, takimi jak stres, zatroskanie i lęk.